Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na ostatnim w tym roku szkoleniu organizowanym przeze mnie. Tak sobie pomyślałem, że już tych szkoleń było mnóstwo, no ale bądź co bądź, w sumie baterie nam się wyczerpują, niektórzy z nas jadą na oparach i może to jest dobry moment, żeby włączył się Dariusz Martynowicz tak na sam koniec i mam nadzieję, że to szkolenie będzie dla Was fajnym pomysłem na to, żeby trochę jeszcze się zaktywizować, znaleźć w sobie no, siłę oraz entuzjazm, aby ten rok szkolny zakończyć z dziećmi i dla dzieci. Bo tematem dzisiejszego szkolenia jest z dziećmi na dzień dziecka, czyli projektujemy w szkole. Ale na dzisiejszym szkoleniu chciałbym Was zainspirować także pomysłami, które śmiało wykorzystacie na zakończenie roku szkolnego. Będziemy się uczyć różnych rzeczy, dzięki którym przygotujecie dla swoich najmłodszych albo też starszych dzieciaków, młodzieży fajne prezenty. I mam nadzieję, że to szkolenie w Was zostanie, zapracuje. No, i że będziecie mogli też podzielić się z tym, co zobaczyliście, ze swoimi koleżankami i ze swoimi kolegami. Bardzo liczę na wzajemną interakcję. I to szkolenie dzisiaj obiecuję 45-minutowe, więc nie będę was jakoś bardzo mocno trzymał, tak aby no, te baterie trochę zostały i aby można było jeszcze naładować się w domu. Ale dzisiaj będziemy wykorzystywać tylko jedną aplikację. Właściwie wszystko, co dzisiaj dla was mam, przygotowałem w kanwie. Otrzymacie ode mnie kilka prezentów, otrzymacie ode mnie szablony do wykorzystania oraz różne pomysły, które będziemy dzisiaj wspólnie wykonywać. No i mam nadzieję, że to będzie dla Was fajnie spędzony czas i mam nadzieję, że też skorzystacie. Zostańcie do samego końca, bo na samym końcu mnóstwo niespodzianek i mam nadzieję, że te niespodzianki Wam się spodobają. Więc póki co jedziemy, bo dzisiaj przed nami różne rzeczy, między innymi wizytówki, między innymi linijki, zakładki do książek, które nauczycie się projektować w 3 minuty i nie trzeba kupować gotowych szablonów i płacić za nie 10 czy 15 zł. Można sobie samemu takie zakładki przygotować w kanwie. Przypominam wszystkim Wam, nauczycielkom i nauczycielom, że oto Canva przygotowała dla nauczycieli i nauczycielek uczących nie tylko w szkole podstawowej, ale także w przedszkolach darmową wersję Canwy dla edukacji. Jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę internetową kanwa dla edukacji, co zaraz zrobię i pokażę Wam na udostępnionym ekranie, jak to zrobić, możecie się do kanwy dla edukacji dostać. I dzięki temu, że dostaniecie się do kanwy dla edukacji, możecie Państwo przygotować z powodzeniem. Różne projekty, nie tylko na dzień dziecka czy zakończenie roku szkolnego, ale także z powodzeniem na cały przyszły rok, więc warto ten okres końcowo roczny i wakacyjny wykorzystać gdzieś, aby no po prostu do tej kanwy dla edukacji się dostać. Wymieniajcie się teraz wzajemnie różnymi pomysłami i pomagajcie sobie wzajemnie. Jak do tej kanwy dla edukacji się zarejestrować? W każdym bądź razie, gdy klikniecie sobie w link kanwa dla oświaty i macie tutaj mnóstwo możliwości, mianowicie, jeżeli klikniecie w link uzyskaj weryfikację. Macie konto w domenie Edu w szkole, to automatycznie staniecie się właścicielami Kanwy dla edukacji, która ma mnóstwo mnóstwo szablonów, niezależnie od tego, czego uczycie. Ale także, jeżeli nie uczycie w szkole, która ma w domenie edu.pl, możecie się zarejestrować. Takim ważnym punktem, tam jest przesłanie dowodu zatrudnienia. Zazwyczaj wystarcza skan, umowy o pracę albo legitymacji nauczycielskiej, przechodzą także. Z tego co wiem, screeny, gdzie jesteście wyszczególnieni jako pracownicy szkoła, szkoły czy też przedszkoli. Więc przypominam jeszcze raz, że do kanwy dla edukacji mogą się zarejestrować także nauczyciele i nauczycielki przedszkola, co jest szczególnie cenne. A dlaczego warto? Dlatego, że oprócz tego, że mamy tutaj w kanwie dla edukacji zakładkę, zakładki takie standardowe, to w zasadzie kanwa dla edukacji. Ma w swoich szablonach wszystko to, co Canva Pro, oraz dodatkowo jeszcze różnego rodzaju karty pracy, które udostępnicie sobie, jak najbardziej w szablonach edukacyjnych różnego rodzaju certyfikaty, różnego rodzaju gadżety, no, które pozwolą Wam po prostu, najnormalniej w świecie, pracować bardzo efektywnie i niewątpliwie będzie to fajny czas na spędzanie no, czasu projektowego razem z dziećmi. Bo już jak założycie sobie konto Canwy dla edukacji, to można także pracować z dzieciakami, ponieważ oni automatycznie się tutaj logując, używając swoich Teamsowych albo Google'owych, albo jeszcze innych adresów mailowych, możecie ich zaprosić tutaj do, do grupy i możecie stworzyć taką klasę. Co prawda, jedną, tylko tyle można zrobić w Canwie. Ale w ramach tej klasy można stworzyć po pierwsze foldery, czyli posegregować sobie jak najbardziej te klasy, tak aby projekty dzieciaki umieszczały w odpowiednich folderach klasowych. No a jeżeli chcecie zaprosić ludzi do klasy, wystarczy wejść tylko w zakładkę Ludzie, jak już stworzycie sobie grupę i po prostu skopiować im link. I wtedy możecie bezpłatnie zaprosić te osoby do swojej klasy. My dzisiaj będziemy wykorzystywać różne proste funkcjonalności Canva i chciałbym Wam pokazać różnego rodzaju szablony, ale tak jak mówiłem, ta edukacyjna warstwa Canva jest niesamowicie bogata. Zobaczcie. Po pierwsze, można sobie bardzo szybko przygotować prezentację edukacyjną. Są tutaj zakładki dotyczące filmów edukacyjnych, ikonografik edukacyjnych, plakatu klasowego, wpisów na Instagrama. A szczególnie cenne do labbooków, o których będę dzisiaj mówić, są zakładki dotyczące arkuszy. Więc to wszystko jak najbardziej jest dostępne w kanwie dla edukacji. Jeżeli wejdziecie sobie w taką zakładkę arkusze, jest tutaj mnóstwo fajnych rzeczy, które wyskakują, niezależnie od tego, czego uczucie. Dlatego, że na przykład. Są, popatrzcie, różnego rodzaju zadania dotyczące programowania chociażby, które były ostatnio dostępne na dzień mamy. Odczytaj litery według strzałkowego kodu, zacznij od pola start, następnie dokończ zdanie wybranymi literami. I te szablony są w języku polskim. Ile co kosztuje? Dalej mamy tutaj znajdź różnice na obrazkach. Dalej mamy szablony z języka angielskiego. Uporządkuj, play football, prawda? Do go i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, tych szablonów jest mnóstwo od dzieci najmłodszych. Poprzez obliczanie zysku i straty oraz rabatu, pozadania matematyczne, więc także segregacja śmieci i mnóstwo edukacji ekologicznej, przyrodniczej. A znajdzie się także coś dla fascynatów sztuki i literatury. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, abyśmy pomyśleli sobie wspólnie, jak kanwę wykorzystać nie tylko na dzień dziecka, ale także na zakończenie roku szkolnego. I kilka moich pomysłów dotyczących kanwy z zakładek, których zazwyczaj nie korzystamy. Bo zgodzicie się, że często korzystamy z filmów, z ikonografii, czy też z plakatów klasowych, to już zazwyczaj potrafimy, ale są też inne zakładki, które można wykorzystać bez wątpienia w celach edukacyjnych i zabawowych, do czego was bardzo chętnie dzisiaj zachęcam. Słuchajcie, wizytówki to pierwsze miejsce, które przeglądniemy, i jeżeli chcemy przeglądać miejsce wizytówki, po prostu wpisujemy sobie w wyszukiwarkę słowo wizytówki. Mamy tutaj różne wizytówki, wizytówki kwadratowe, ale też zwyczajne wizytówki i chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. Mianowicie, jak widzicie, w tym momencie ja przechodzę do wizytówek i będę mógł takie wizytówki spersonalizowane zrobić. Co więcej, będę mógł udostępnić szablon dla dzieciaków, które będą mogły sobie na tych wizytówkach same, w zasadzie te wizytówki swoje robić. Do czego można wykorzystać wizytówkę na dzień dziecka i do czego można wykorzystać wizytówkę na zakończenie roku szkolnego? Popatrzcie, ile tu jest ciekawych szablonów, których można wystartować, więc w zasadzie możemy wybrać konkretny szablon, który nas interesuje. I po prostu go zmieniać. W kanwie nie opłaca się projektować zupełnie od zera, aczkolwiek są tacy artyści w naszych klasach, którzy na pewno zrobią to z powodzeniem i z jakąś wielką radością. Ale jeżeli na przykład wpiszemy sobie wizytówka dzieci albo wizytówka wakacje. Mnóstwo tutaj ciekawych rzeczy też wyskakuje, które możemy sobie wykorzystać, ale ja zacznę od tego szablonu wizytówkowego normalnego, który będziemy sobie dzisiaj obrabiać. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o wizytówkę, jakie ja mam pomysły na to, żeby wizytówkę wykorzystać. Wejdziemy sobie w pierwszy z brzegu szablon wizytówki. Na przykład taki, który tutaj teraz wskoczy nam jako miejsce pracy właśnie w Kanwie. Zawsze możemy sobie to miejsce pracy udogodnić i powiększyć. Ona dole suwakiem, abyśmy je więcej widzieli. No i jak widzicie, ta wizytówka jest już częściowo zrobiona z różnego rodzaju elementów, które dzieciaki mogą sobie uzupełniać. I bardzo fajnym pomysłem dla najmłodszych dzieci. Jest chociażby zrobienie swojej wizytówki przedszkolaka albo wizytówki pod koniec pierwszej, drugiej czy trzeciej klasy, z czym wychodzę i w jaki sposób mogę te rzeczy gdzieś tam szkolne zapamiętać. Ja sobie tutaj usunę tę stronę, aby mi została jedna. No i bardzo fajne z dzieciakami młodszymi i to wam serdecznie polecam, są takie miejsca, w których możemy wykorzystać. Ja sobie to usunę, bo to mi nie pasuje. Zobaczcie na przykład te kwiaty. Chciałbym sobie tutaj uzupełnić po swojemu. Po prostu wpiszę sobie Dariusz Martynowicz, Martynowicz o, mogę sobie jak najbardziej to poszerzyć, jak chcę zrobić. I tutaj. Popatrzcie, mogę sobie skorzystać z zakładki elementy. Ona jest niesamowicie ciekawa. Jeżeli sobie pomyślimy o szkole i wpiszemy sobie w zakładkę elementy, szkoła po prostu, wyskakuje mnóstwo ciekawych, fajnych elementów, które dzieciaki mogą wstawić, na przykład taki rewelacyjny szablon z sercem o bardzo wesoły, bardzo żywy, który tutaj symbolizuje coś konkretnego. I takie dziecko przy pomocą różnych, za pomocą różnych symboli może się na przykład określić, tak? Może się określić za pomocą jakiegoś symbolu, na przykład powiedzmy owocu. Dajmy na to, że jest zdrowe i smaczne jak jabłko, tak? I będzie chciało umieścić taki symbol swój, właśnie w wizytówce. Więc pierwszy mój pomysł do wykorzystania to jest właśnie zabawa symbolami i zabawa zwierzętami. Które w jakiś sposób kojarzą się ze mną i którymi ja się określam, na przykład, niech będzie tutaj lew, wyskoczy nam fajny week, i możemy sobie zrobić taką wizytówkę siebie bardzo w prosty sposób, korzystając właśnie z szablonów kanwy. No i możemy, moje, mój, mój rok, mój rok szkolny, tak? Mój rok szkolny 2022. 2021 na 2022 i możemy sobie tę wizytówkę zapełnić różnego rodzaju symbolami. Oczywiście, takie kolejne ćwiczenie, które przychodzi mi do głowy dotyczące wizytówki, to chociażby w tym roku szkolnym moją wizytówką jest, tak? W tym roku szkolnym moją wizytówką jest. Możemy sobie wtedy skorzystać z zakładki tekst i po prostu umieścić taki napis, na tej wizytówce, w tym roku szkolnym, roku szkolnym, moją wizytówką jest. I dziecko może na przykład za pomocą symboli na tej wizytówce napisać, co konkretnego zrobiło, na przykład powiedzmy, brało udział w jakichś akcjach charytatywnych. Dajmy na to pomaganie. Pomaganie wpisujemy znowu w, za, w zakładkę elementy i zobaczcie, umieścimy sobie obok tego serca, które tutaj będzie, obok imienia i nazwiska, także jakieś zakładki dotyczące pomocy, tak? To będzie symbolizowało, że włączałem się, włączałam w różnego rodzaju akcje charytatywne. Na przykład powiedzmy w tym roku szczególnie dbałem o ziemię. Znowu szukamy sobie. Ziemia są bardzo fajne zakładki, lubią to także starsze dzieciaki w taki sposób się bawić. I dzieci bardzo szybko, jak pisze tutaj Kasia, chwytają kanwę. Wystarczy im tylko przygotować szablon, pokazać kreatywność dzieciaków. Naprawdę, jak pisze Kasia, nie zna granic i można tutaj dużo fajnych rzeczy z tymi najmłodszymi dzieciakami zrobić. Na przykład powiedzmy, że podróżowałem w tym roku szkolnym i w ten rok szkolny upłynął mi pod hasłem podróży, mogę sobie tutaj umieścić też na tej wizytówce walizkę. I oczywiście potem możemy zrobić taką wystawę tych wizytówek, dlatego, że te wizytówki w bardzo łatwy sposób się pobiera do wydrukowania, i już Wam pokażę, jak to się robi. Dalej, słuchajcie, jeżeli chcielibyście wykorzystać wizytówkę w celach edukacyjnych, przecież. Można wspaniałe zrobić wizytówki bohaterów i bohaterek literackich. Ja tak się bawiłem ostatnio w lalce Bolesława Prusa. Dzieciaki po prostu kreowały, konstruowały wizytówki dotyczące właśnie. Roku szkolnego, I to, jest, i to jest świetna okazja na to, żeby rozmaicić trochę zabawę z lekturą, albo chociażby wizytówka osoby, którą podziwiam. Więc od waszej kreatywności, od waszych pomysłów zależy, do czego wy te wizytówki wykorzystacie. Ale chciałbym wam pokazać, w jaki sposób udostępnić dzieciom ten szablon do edycji. Jest tutaj taka bardzo fajna, w kanale, dla edukacji możliwość, że. Udostępniamy dwojako projekty, i chciałbym to przypomnieć. Po pierwsze, e, chciałbym powiedzieć, że można udostępnić szablon do edycji, ale wtedy oni wam będą edytować to, co jest waszym tekstem źródłowym, tak? Waszym obrazkiem źródłowym. Natomiast, jeżeli chcielibyście udostępnić to, co już teraz właśnie przygotowaliście w tym momencie, dzieciakom, aby sobie samodzielnie sam ten szablon obrobili, to w kanwie trochę zmienił się design i uwaga, jak wejdziemy w zakładkę udostępni, nie jest tak łatwo teraz, ponieważ musimy zjechać, uwaga, do samego dołu i tutaj jest zakładka więcej i w tej zakładce więcej mamy dopiero, uwaga, łączę do szablonu, łączę do szablonu, ono jest tutaj, łączę do szablonu i wtedy dopiero wyświetla nam się link, który... Kopiujemy i tak samo ja wam ten link teraz skopiuję, dając wam pierwszy prezent, abyście mogli sobie po swojemu jak najbardziej te wizytówki obrobić i też wiecie, jaką podać. Ewentualnie, jeżeli ten projekt, ten pomysł Was w jakiś sposób zainspirował i w jakiś sposób uważacie to za cenne, za sensowne, mam nadzieję, że tak i że z wizytówkami zaprzyjaźnicie się, bo to dosyć mało znany element pracy z Kanwą. Druga rzecz, którą często nauczyciele i nauczycielki chcą zrobić dla dzieciaków, to jest, zakła, to jest kwestia zakładki do książek. Ale zanim powiem o tej zakładce, jeszcze pokażę Wam, jak pobrać te wizytówki, które robią dzieciaki. Mianowicie mamy tutaj zakładkę Udostępnij, i uwaga, wchodzimy znowu niżej. Niestety to się zmieniło według mnie na trochę mniej czytelny design. Pobierz wchodzimy w zakładkę pobierz i uwaga, możemy to pobrać jako zdjęcie, ale do wydrukowania najfajniej jest wziąć druk PDF najlepszy do druku i wtedy, gdy to wybierzecie i dacie pobierz, wizytówka pobiera się na, waszą, na Wasz komputer i zobaczcie teraz w tym momencie, wygląda ona właśnie w ten sposób, jest przygotowana do wydruku w wysokiej rozdzielczości i wszystko jest gotowe. Druga sprawa, często bardzo fajnym prezentem jest zakładka do książek i chciałbym pokazać Wam, jak bardzo łatwo w trzy minuty zrobić swoją spersonalizowaną zakładkę do książek i mam nadzieję, że się tym też zafascynujecie, bo jest to bardzo proste. Zakładki do książek możemy robić w różny sposób i wykorzystywać także w różnym celu. Ja powiem Wam o swoich dwóch, trzech pomysłach, które którymi dzisiaj do Was przychodzę. No ale znowu, jak to zrobić? Prosta sprawa, kanwa jest tak intuicyjna, że wystarczy, że wpiszemy po prostu zakładka, zakładka i zobaczcie, wyskakuje nam tutaj wiele ciekawych, interesujących szablonów zakładek, z których dzisiaj będziemy korzystać. Ha, zobaczcie ile tu jest radości w tych szablonach skanwy ile tu jest już motywujących cytatów, które moglibyśmy wykorzystać. Ja sobie wybiorę takie dwa, które mi się bardzo podobają. Po pierwsze, szablon z listkiem, spersonalizowany. Po drugie, tutaj w tych szablonach jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Uwaga, niesamowita zakładka do książek, którą może sobie dzieciak sam pokolorować. Czy wy to czujecie? Jaki będzie fan po prostu, jeżeli dostaną zakładkę do książek, którą jeszcze będą mogli sobie samodzielnie spersonalizować? Niech dziecko projektuje, niech dziecko też coś zrobi. Nie tylko my, jakby zróbmy coś dla, nie, dla dziecka, ale właśnie chodzi o to, żeby. To dziecko troszkę było zaangażowane w tworzenie tych zakładek. Wiecie, nie będę przeglądał ich, bo ich jest mnóstwo i musicie sobie w kanwie pozostać i gdzieś tam w niej się zakorzenić. Ale no niestety niektóre tutaj nauczycielki, jedna z polonistek napisała mi, że mąż jest dla mnie zły, ponieważ po prostu wieczory spędzają z kanwą, a nie z nim. Więc nie róbcie tego błędu, słuchajcie, nie chcę, żeby było na mnie. Niemniej jednak jest tutaj dużo fajnych rzeczy, które można wykorzystać. I obiecałem, że jakby pokażę kilka takich fajnych zakładek, które można sobie spersonalizować. I pierwszą zakładkę, którą pokażę wam, to jest właśnie, widzicie, gotowa zakładka. Już bądź z siebie dumny, która jest z różnego rodzaju elementami, bo ona jest dwustronna, jakby tak, z jednej strony i z drugiej strony. No i zobaczcie, że tutaj tą zakładkę można byłoby świetnie wypełnić e, różnego rodzaju napisami, które chcemy dziecku skonstruować. A jakbyśmy chcieli zrobić dziecku radość, jeszcze. I na przykład umieścić tutaj ramkę ze zdjęciem w tej zakładce, co byłoby fascynującą przygodą, to myślę, że zróbmy to wspólnie. Jak to fajnie zrobić? Popatrzcie, wchodzimy sobie w zakładkę Elementy, wpisujemy sobie słowo ramka. Wystarczy tylko tyle, będzie zaraz czary Mary, darkowe czary Mary. Wrzucamy to kółko, które jest tutaj, o właśnie takie. Ja je tutaj powiększę. Na razie w taki sposób. O. Zobaczcie, co ja robię. Teraz wejdziemy sobie w zakładkę przesłane i prześlemy jakieś swoje zdjęcie. Gdybyśmy chcieli to zrobić, klikamy w prześlij multimedia, i wtedy możemy sobie przesłać jakieś swoje zdjęcie, które gdzieś tam mamy. Wypaczcie, brak skromności, prześlę swoje. Niech będzie to zdjęcie, bo chcę wam pokazać, co ja teraz zrobię. Przesyłam to zdjęcie. Ja je w tym momencie wklepuję tutaj. Do tego projektu i zobaczcie, co się stanie teraz, gdy je przeciągnę. Hop, ono wskakuje idealnie w to kółeczko, które tutaj przygotowałem, i możecie swoje zdjęcia, jako nauczycieli, nauczycielek, właśnie do takiej zakładki wrzucić, i możecie dzieciakom podarować coś fajnego z jakimś cytatem motywującym, który tutaj umieścicie na koniec roku szkolnego, i będzie to fantastyczna rzecz, którą można zrobić dla dzieciaków, i znowu, Obrobić ten element y, tak, jak tylko chcecie. I znów udostępnię to, pokazując wam i przypominając, łącze do szablonu. Mamy tutaj y, skopiuję to i dam wam, żebyście mogli pobawić się y, w jakiś swój y, indywidualny sposób. Mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić. No właśnie, pani Kasia, tutaj w ogóle nas dzisiaj zaskakuje. I chyba jej podaruje jakieś wejście na darmowe szkolenie na czas na progres w przyszłym roku szkolnym. I będziemy się tutaj zaraz inspirować dalej, ale faktycznie mnóstwo tutaj zakładek można wykorzystać. Więc to jest taki pierwszy pomysł, tak? Że można tutaj te zakładki spersonalizować w taki sposób. Ale zobaczcie, przypomnę wam tę zakładkę do kolorowania, ona jest fantastyczna, i jej szablon zaraz wam. Udostępnię, bo oczywiście można tutaj umieścić jakieś wasze, klasowe, różnego rodzaju fajne rzeczy, które dzieciaki potem pokolorują z jakimś cytatem motywującym. Na przykład najważniejsze jest niewidoczne, niewidoczne dla oczu. Tak, mamy cytat motywujący, ja sobie go troszkę tutaj o właśnie umniejszę. I oczywiście możemy sobie wrzucić tutaj jeszcze, co chcemy z tego projektowania. Gdybyśmy poszukali sobie w, zakładkę, w zakładce elementy, na przykład powiedzmy książę, tak, książę, wyskoczy nam tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Jak wiecie, jest to cytat z Małego Księcia, więc możemy też świetnie takie zakładki spersonalizować i możemy sobie takiego księcia, podobnego jakby tutaj, do kolorowania. Także rzucić. O, tu jest taki książę, którego zmienimy troszkę, dając go na kolor szary, żeby dzieci mogły też właśnie ten szablon pokolorować. Więc mnóstwo zależy od Was. Co tutaj można zrobić? Po pierwsze, spersonalizować te zakładki. Po drugie, wykorzystać je do tego, żeby zmotywować jakimś cytatem. Po trzecie, zobaczcie, edukacja polonistyczna. Poloniści mi tutaj zarzucali, że będzie szkolenie o niczym, a ja tutaj chcę Wam powiedzieć: cytat z książki. Cytat z książki, z którym zostaję w tym roku szkolnym, właśnie, albo jakiś cytat nauczyciela, który wpadł mi w oko, w ucho w tym roku szkolnym. Bardziej jakaś złota myśl po tym roku szkolnym, pełnym doświadczeń, która ze mną zostanie. Więc, jakby, jeżeli chodzi o zakładki, jest tu niesamowita, y, niesamowite pole do popisu. Uważam, że te zakładki, w których dzieciak może sobie te rzeczy też sam, sam spersonalizować i je pokolorować, jest fascynująca i jakby z, y, y, sprawa jest bardzo prosta, mianowicie, y, jak tutaj pani. Pani Monika pisze, jak to wydrukować. W bardzo łatwy sposób, zaraz Wam to pokażę. Mianowicie, jeżeli chodzi o zakładkę, którą wydrukujemy, będziemy sobie ją tutaj pobierać zaraz do wydruku. Ja wybiorę sobie, o, właśnie w taki sposób, tak. No i mogę sobie ją pobrać. Popatrzcie, jako druk PDF, już niech będzie. Pokażę Wam teraz, jak pobrać stronę pierwszą tej zakładki. Nie trzeba dwóch stron. Mogę tylko jedną stronę wydrukować. O proszę bardzo, mogę sobie ją podrukować. O! No i mam taką zakładkę do książki. I oczywiście mój bardzo partyzancki sposób na drukowanie zakładek. Może to zabrzmi jakoś niezbyt dobrze, ale ja oczywiście nie drukuję zakładki w taki sposób, no bo byśmy się strasznie namęczyli. Możemy tutaj wejść jakby i zobaczyć skalę i wziąć rozmiar papieru, który będzie tutaj nam potrzebny, tak? Możemy na przykład wejść na papier 4 do 6, wtedy będzie to tak wyglądało. Natomiast ja, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o zakładki, Robię w to bardzo taki sposób, może, może prostacki, ale używam narzędzia wycinania, które jest tutaj. Wycinam sobie tą zakładkę, o właśnie w taki sposób, którą, którą, który teraz zrobię. Zobaczcie. O, jest tutaj to narzędzie wyskoczyło. Moment, narzędzie wycinanie. Moment. Gdzieś mi. O jest. Daję nowy. I zobaczcie, zaklejam, wycinam sobie ją tutaj w taki sposób, którą przygotowałem, tak dokładnie. I jeżeli otworzę sobie na przykład dokument Word, tak, zobaczcie, mogę sobie wkleić w dokumencie Word tę zakładkę. Ja tak to robię. Popatrzcie, jak pięknie na A4 ona wygląda. Mogę ją trochę pomniejszyć. Jeżeli chcę, o właśnie w taki sposób, teraz mi się zrobiło odbycie lustrzane, ale zaraz się z tego wycofam, bo mi kursor ucieka, o właśnie, o. I oczywiście mogę sobie tutaj wstawić kolumny, jeżeli tylko chcę, popatrzcie jak fajnie. I jeżeli wstawię sobie kolumny, na przykład mam tutaj narzędzia główne, mam tutaj wstaw. I zaraz, zaraz sobie te kolumny znajdziemy. Projektowanie, wstawianie. Wstawianie to było gdzieś tutaj. A da, 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 da. Ciągle się tutaj coś zmienia. A kolumny, 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 gdzież są kolumny? E, może w akapicie nie bardzo. Mm, mm, a, a, a. W narzędzia główne, odwołania, recenzja, widok. Wstaw, układ, nie to, o są kolumny w układzie. W układzie są kolumny, mamy dwie kolumny. No i popatrzcie jak teraz fantastycznie. Możemy sobie przeciągnąć do tej drugiej kolumny, tak? I wstawić kolejną zakładkę. Proszę jak pięknie, mamy dwie zakładki wstawione już na stronę. I potem bardzo łatwo jest zalaminować taką stronę i po prostu ją wydrukować. Więc polecam Wam serdecznie ten sposób. Układ strony jak najbardziej tak. Już podpowiadacie i to jest świetna sprawa do e, zrobienia takich zakładek. Ja to robię w taki sposób, e, mi się to sprawdza i mam nadzieję, że też się tym w jakiś sposób zainspirujecie. E, no i e, daję wam e, to łączę do szablonu jeszcze raz, bo ktoś tam pytał, gdzie to łączę do szablonu. Jest, więc pozwólcie, że e, skopiuję jeszcze jedną łączę do szablonu, żebyście byli gotowi. Słuchajcie, moje pomysły na wykorzystanie szkolnych linijek, które można wykorzystać pod koniec tego roku szkolnego. Ja to robię na zakładce Plakat i pokażę Wam, jakby co tutaj można fajnego zrobić z linijką, która jest jakimś symbolem. Ja sobie wymyśliłem taki symbol od do pięciu, tylko w plakacie w poziomie. To jest bardzo ważne, żeby wybrać plakat w poziomie, i w tym plakacie w poziomie dajemy sobie utwórz pusty projekt. Ja to robię w taki sposób, no, i mój pomysł na dzień dziecka to jest moja linijka mocy, odliczamy do pięciu. Możemy, możemy sobie wpisać zakładkę elementy linijka albo ekierka. Jeszcze lepiej, dlatego że w ekierce jest dużo więcej tutaj możliwości, które możecie wykorzystać, i ta linijka tutaj wyskakuje i jest bardzo fajna, ale oczywiście, jak wpiszecie słowo matematyka, też zobaczcie, w zakładce elementy, to też na dole te linijki wyskakują, więc można sobie jak najbardziej poszukać czegoś, co wam konkretnie pasuje. Tutaj już się pojawiają te liniki, ekierki, ale w jakiś sposób można sobie je znaleźć. Ja pozwólcie, że już nie będę szukał tego linika, matematyka, zobaczymy, co wyskoczy. Jest. Załóżmy, że już nie będę szukał prostej, o na przykład takiej. O proszę, mam tutaj taką linijkę, którą sobie właśnie teraz przekręcę. Odliczamy do 5. Tak. Pamiętajcie, że jak najbardziej można te linijki sobie też skrócić, prawda? To wiecie, bo możemy sobie te elementy przekręcić i skrócić. Najlepiej byłoby znaleźć taką, która będzie o właśnie ta jest lepsza która będzie w taki sposób. O właśnie. Tylko tu mamy ekierkę, więc my ją zaraz tutaj wywalimy z tego projektu. Ja sobie zostawię samą. To jest zestaw nie nieściągalny. No to poczekajcie. Jeszcze sobie jeszcze sobie tutaj wyświetlimy wszystko w magicznych zalecjach. jest właśnie tego szukałem. I odliczamy do czterech bądź odliczamy do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. To jest moja linijka, którą tutaj sobie umieszczę. Odliczamy do pięciu. Powiększę sobie tę linijkę. Odliczamy do pięciu. I w jaki sposób te liniki można tutaj wykorzystać właśnie na dzień dziecka? Po pierwsze, słuchajcie, jakby ja Wam tutaj to napiszę, żebyście mogli sobie jakoś to zaznaczyć. Ale. Pięć moich najlepszych osiągnięć, pięć moich osiągnięć, tak? Dalej, pięć fajnych rzeczy, które mnie spotkały w tym roku, fajnych rzeczy, które mnie spotkały. Spotkały, dalej, słuchajcie, dalej, pięć rzeczy, które zrobię w wakacje, pięć rzeczy, które zrobię w wakacje, które zrobię. W wakacjach, tak? Więc jakby mnóstwo tutaj pomysłów, które Wam podpowiadam, można wykorzystać właśnie z tą linijką. Co więcej, tą linijkę można sobie, może sobie dziecko pokolorować samodzielnie, oraz możemy oczywiście jeszcze dołożyć tutaj jakieś elementy i symbole, które coś znaczą, tak? Na przykład powiedzmy, moim sukcesem. Była w tym roku geografia, bo jakoś przypilnowałem tego i się bardzo starałem, więc możemy sobie ten symbol drzewa o jakiś tutaj umieścić, pod tą linijką, który będzie coś konkretnie symbolizował, o właśnie w tym miejscu, i coś konkretnego napisać. Więc liniki odliczamy do pięciu: pięć moich osiągnięć, pięć fajnych rzeczy, pięć rzeczy, które zrobię w wakacje. I znów udostępniam Wam ten, to łączy do szablonu, abyście mogli sobie te linijki gdzieś tam wykorzystać, jeżeli będziecie chcieli. Mnóstwo fajnych rzeczy właśnie z tymi linijkami można zrobić. Czy macie pomysły jeszcze, jak wykorzystać linijki? Właśnie do czego byście wykorzystali linijki? Jestem ciekaw, zróbcie tu inspiratornie, żebym nie był sam. Mam nadzieję, że też będziecie się jakoś wzajemnie tutaj inspirować. I coś, co Wam chciałem dać jeszcze, to specjalnie dla Was na dzisiaj przygotowałem coś fajnego dla dzieci: gotowe, gotowe do wykorzystania. Taka fajna, taki fajny plakat. To by było dobre, gdybyście wydrukowali sobie w formacie A4, ale dam Wam możliwość tego, żebyście sobie to spersonalizowali po swojemu, czyli znów udostępnię Wam łączę do edycji jako szablonu. I teraz popatrzcie, coś się kończy, coś zaczyna. Mianowicie kończy się ten rok szkolny powoli, ale zaczynają się wakacje. No i ja tutaj ustaliłem takie kategorie jak jestem dumny z, nie udało mi się, przeczytałem, zobaczyłem, odkryłem moje przemyślenia po tym roku szkolnym. A tak sobie pomyślałem, że w ramach pracy z kulturą błędu moglibyśmy też, czego jest bardzo mało w polskich szkole, nie? zgodzicie się, w ramach tych linijek, gdzie odliczaliśmy tam do pięciu, nie mówić nie tylko o pięciu sukcesach, czy pięciu osiągnięciach, ale zrobić na przykład takie fajne ćwiczenie, że Sapkowskim poleciało, no tak, zrobić takie fajne ćwiczenie, że na przykład dzieciaki wypiszą pięć rzeczy, których się nauczyły, gdy popełniły błędy. Według mnie fantastyczne ćwiczenie, które trochę zwraca uwagę na błąd jako wartość w edukacji. No ja wiem, że to jest może trywializm, ale jednak według mnie takie ćwiczenia są szczególnie cenne gdy trochę w polskiej szkole, jako wychowawcy, też widzimy, jak ten system jest momentami zafiksowany tylko na oceny, na sprawdziany, testy i te błędy raczej są czymś, co obniża ocenę, a może byśmy potraktowali błąd jako coś, co jest uczące, jest doświadczeniem rozwojowym i może tak zrobić, właśnie, żeby to nie było pięć rzeczy, które mi się udały, ale żeby to było pięć błędów, które popełniłem. Które, no słuchajcie, jakby konkretnie mi czegoś w życiu nauczyły, tak? I to jest super. Ale zobaczcie, coś się kończy, coś zaczyna. Czyli takie coś sumujące na ten rok szkolny, moje przemyślenia po roku szkolnym. Dalej, wakacje. Tu jest słoneczko, widzicie to, ja to powiększę, żeby wam pokazać. Wiem, że widać, jak widać, o, ale tak to wygląda serduszko z różnymi szkolnymi przyborami. Możecie sobie to samodzielnie je spersonalizować, tak? Można sobie wywalić na przykład jakieś rzeczy ze świąt, które gdzieś tam są bo coś czuję, że mi jeszcze świątecznie zabukało. Tu mamy słońce, okulary, wakacje i teraz tak, coś się kończy, rok szkolny się kończy, coś się zaczyna. Moje wakacyjne postanowienie, moje priorytety, myśli, z którymi wchodzę w wakacje. O tu nawet jest błąd, więc to K od razu usunę. Wakacje, w, z którymi wchodzę. Dobrze, że to wyczaiłem od razu, patrzcie jak się człowiek uczy też. Dalej moje marzenia. I to prezent kolejny ode mnie, super, Olas tutaj, to chyba pani, ale nie wiem czy, podpowiada, że podsumowanie dla klas ósmych, jakiś właśnie początek szkoły średniej, dokładnie tak, to, to jest fantastyczna rzecz, żeby też z tego zaczerpnąć. Więc kolejny prezent ode mnie, słuchajcie, jakby jedziemy, mianowicie łączę do szablonu i daję wam gotowe, podsumowanie fajne, które wykorzystacie sobie czy to na lekcji przedmiotowej, co mi się nie udało z polskiego, tak? Z czego jestem dumny z polskiego, co na czym muszę popracować i z jakim nastrojem wchodzę w wakacje. Więc jak najbardziej daję wam to i proszę, zakręcam do tego, żebyście sobie to gdzieś wygooglowali i też dokładnie, żebyście sobie z tym zostali. Słuchajcie, na końcu pozwólcie, bo obiecałem, że będzie 45 minut. Chciałbym Wam pokazać, jeżeli pozwolicie, fragment tego, co ja robię w szkole, jeżeli chodzi o labbooki, to będzie dosłownie dwuminutowy, trzyminutowy film. Ten film jest 40 minutowy. Ja Wam go dam w całości, żeby Was zainspirować, bo laptopy są fantastycznym narzędziem w edukacji i myślę, że warto się tymi laptopami zafascynować. Ja postanowiłem puścić Wam tylko fragment, tego, co ja gdzieś po prostu robię, to jest 30 minut moich inspiracji specjalnie dla Was, które też przygotowałem, nagrałem pokazując Wam, w jaki sposób ja Labuki wykorzystuję w edukacji polonistycznej, słuchajcie. I mam nadzieję, że obejrzycie sobie to w wolnej chwili, słuchajcie, do jakiegoś wina i zobaczycie, co ja robię, ale. Nie dość, że wam skopiuję ten film w tym momencie, to jeszcze chciałbym go na moment odtworzyć, żebyście coś zobaczyli ode mnie. Więc słuchajcie, łapcie kolejny film, który dla was mam i kolejną inspirację. Zapiszcie sobie ten film, link z YouTube'a, żeby on wam nie zginął, a ja dosłownie na minutę puszczam wam tutaj właśnie ten film z YouTube'a. Tylko dajcie proszę znać, czy słychać, i czy wszystko jest dobrze, żebym miał pewność, że. Wszystko działa tak jak należy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pracę moich uczniów. Mam nadzieję, że te prace moich uczniów Was zainspirują, bo podczas omawiania tych prac będę starał się też dać Wam jakieś ciekawe pomysły. Wszystko po to, abyście podpatrzyli, jak pracuję z uczniami i też ewentualnie przenieśli coś do swojego warsztatu. Labbooki wykorzystuję na lekcjach już od dawna, od kilku dobrych lat. Pamiętam, jak jeszcze nie było takiej mody na labbooki, faktycznie zacząłem to robić. Dlaczego to robię? Z różnych względów. Labbook nie jest tylko i wyłącznie dla mnie formą zabawy, ale labbook jest też przede wszystkim dla mnie formą no, pracy projektowej, która stawia na kreatywność, bo no, nie, nie da się ukryć, że, że tworzenie labbooków dla ucznia daje im mnóstwo umiejętności, które ci uczniowie mogą yy, po prostu kształtować. Po pierwsze jest to taki model pracy, pracy projektowej, w której mamy do czynienia z różnymi technikami zarządzania projektu, no bo jeżeli dajemy uczniowi do wykonania jakieś zadanie, no to istotne jest to, że ten uczeń po pierwsze musi podjąć szereg różnych czynności, tak, Żeby, żebyśmy dostali takie coś niesamowitego i pięknego, jak widzicie teraz przed sobą. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Mianowicie, możemy określić ściśle temat i cele lapbooka. To warto zrobić zwłaszcza, gdy w klasie, w której pracujecie, nikt kiedyś nie używał metody LabBooka albo też uczniowie nie umieją tego robić. Możecie to zrobić także w klasach słabszych, ponieważ może się tak zdarzyć, że jeżeli rzucicie nagle, powiedzmy sobie, no nie wiem, temat starożytność, dowolna, dowolny LabBook ze starożytności, to będziecie trochę zawiedzeni efektami prac, które zobaczycie. No a chodzi jednak o to, żeby niezależnie od tego, co ci też uczniowie zrobią, jeżeli zobaczymy jakiś wysiłek, różne elementy kreatywności, żeby to docenić, nie? No i teraz, jak ja wykorzystuję LabBook na języku polskim i do czego ten LabBook wykorzystuję? Po pierwsze, bardzo fajnie LabBook sprawdza mi się jako element pracy z lekturą na różnym etapie. I tutaj widzicie właśnie labbook, który dotyczy mitologii greckiej. Chciałbym Wam pokazać, jak on wygląda. To jest taki najbardziej chyba okazały labbook dotyczący mitologii greckiej, który właśnie uczniowie zrobili. Mamy, mamy karteczki z poszczególnymi osobami, które się znajdują w tych kręgach piekielnych. Z Wikipedii. Tutaj macie napisane, więc jest to rewelacyjne też na zewnątrz tutaj dużo się dzieje kilka takich labków jeszcze o różnych innych utworach pieśń o Rolandzie zwróciłbym uwagę szczególnie tutaj na element klasyfikacji który, się, który widzicie i też to co jest dla mnie istotne jako nauczyciela to jest to, że to nie jest wszystko i nic o pieśni o Rolandzie ale mamy konkretne pieś rodzaje literackie Określenie gatunku literackiego, informacje o autorze i genezie, uwagi dotyczące narracji, czasu i miejsca akcji. Mamy kopertkę, mamy kopertkę, zaraz spróbuję ją otworzyć, w której jest opisana fabuła, więc powtórka z konkretnej treści. Są też tematy, problemy poruszone, w pieśni o Rolandzie, cechy Rolanda, które są tutaj powklejane. No i informacje o dwóch bohaterach: o Karolu Wielkim, jak wiemy, władcy, i o Rolandzie. Bardzo um, fajne tutaj wizyty. Słuchaj. Słuchajcie, mam dla Was niespodziankę, mianowicie część będzie gratisowa, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo już nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę, co dla Was przygotowałem. Mianowicie, zobaczcie, przygotowałem dla Was różnego rodzaju szablony, które możecie, w lab, w, jeżeli chodzi o labuki wakacyjne albo też labooki na Dzień Dziecka, sobie wykorzystać. Mianowicie, przygotowałem tutaj kilka takich szablonów, które... Udostępnię Wam właśnie tak po prostu od serducha, które wykorzystacie w swoich działaniach, i mam nadzieję, że też dzieci będą na podstawie tego projektowały. Dam Wam to jako łącze do szablonu znowu, żeby wam, żebyście mogli sobie spokojnie to wykorzystać jak chcecie. Mianowicie, to jest taki szablon, który co by można było na tym labuku swoim umieścić pod koniec tego roku szkolnego, zobaczcie, co ja przygotowałem. Mianowicie, po pierwsze moje podróże, czyli coś takiego na wakacje typowego. I tu jest mapa, którą może dziecko wstawić, wkleić. I tutaj moje podróże w różnych wersjach. Na stronie pierwszej światowe, na stronie drugiej jest mapa Polski. Dalej, tutaj kolejny szablonik na labuka. Ja po tym roku szkolnym czuję, myślę, potrzebuję, dziękuję za więc mam nadzieję, że też Wam się to spodoba i że wykorzystacie. Dalej, tęcza moich sukcesów. Do, do pokolorowania też jakiś element, który mógłby się umieścić, znaleźć na labuku. Dalej, walizka. Walizka, co zabieram ze sobą po tym roku szkolnym. Bardzo fajne ćwiczenie. Może dziecko sobie tą walizkę wkleić do swojego labuka i jak najbardziej może... Te rzeczy, które zabiera ze sobą, właśnie tutaj zrobić. Dalej, spadochron. Mianowicie też fajne ćwiczenie. Tutaj można wypisać, dzięki czemu udawało mi się ten rok przetrwać. Spadochron umożliwia miękkie lądowanie. Więc, co mi pomogło w tym roku, aby przetrwać ten rok, i taki spadochron też można do, w Labuku zamieścić. Latarka. Czego się nauczyłem w tym roku szkolnym, czego, co, co mi się udało, miotła, co bym chciała zmieścić, zapomnieć, co mi nie pasowało, co konkretnie bym chciała zmienić. I tutaj szafa w której możecie sobie w słoiczach umieścić jakieś rzeczy ważne, które chcielibyście zamknąć właśnie po tym roku szkolnym właśnie z dzieciakami, więc daję Wam znowu łącze do szablonu, niespodzianka dla Was, abyście mogli sobie to wykorzystać do tych labbooków, ale to nie wszystko, co dla Was przygotowałem, dlatego że chciałbym Wam też pokazać, co konkretnie zrobiłem, i no, zaprezentować moją stronę internetową, która, której dzisiaj jest premiera, słuchajcie, bo to nowość świeżynka, chociaż demotywująca, no to jednak świeżynka. Jest to strona czas na Od tego dnia znajdziecie mnie pod tym adresem, który bardzo serdecznie zachęcam, żeby odwiedzać. I oprócz tego, że są tutaj różne informacje dotyczące aktualności. Są informacje, fajne zakładki dotyczące topowych moich szkoleń, w ramach których można się ze mną skontaktować. I myślę, że ta strona jest bardzo efektowna i też czytelna, i pozwoli Wam się odnaleźć w tym, kim jestem i co robię, i w ogóle będzie tutaj coraz więcej ciekawych rzeczy. To oczywiście, jeszcze słuchajcie, jest lista wszystkich szkoleń dostępna do, do pobrania, ale. Na stronie głównej w zakładce home są materiały darmowe do pobrania. I tutaj zwłaszcza swoją uwagę tuję do tych, którzy wchodzą w edukację Steamową. Mam dla Was coś specjalnego. Mianowicie w materiały za darmo są trzy moje webinary dotyczące Steamu i drukarek 3D, które przygotowałem. Są dla polonistów, którzy prowadzą w liceum Matura 2023-2024, są różne niezbędniki dla nauczycieli, to sobie zobaczycie. Ale co chciałbym, na co chciałbym Was namówić dzisiaj, i mam nadzieję, że to jakby spotka się z Waszą w jakimś wymiarze chęcią, chciałbym Was serdecznie namówić, żebyście zainwestowali także gdzieś tam w mój rozwój. Bo dzięki Wam też jestem tym, kim jestem, i mogę dzielić swoją uwagę na szkołę oraz na właśnie zajęcia dla nauczycieli. Jeżeli byście chcieli uzyskać z dzisiejszego szkolenia certyfikat oraz uwaga nagranie z tego szkolenia i uwaga, szablony, które przygotowałem dla Was jest ich 20, uniwersalna dla boków, Zaraz je zaprezentuję, to dzisiaj specjalnie dla Was na promocję na start. Wystawiłem to za 19 zł. Słuchajcie, to jest taki prezent po prostu też na dzień dziecka. Niech będzie nam wesoło. I jeżeli zechcecie w, ta, w taki sposób mnie gdzieś tam wesprzeć, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że, że to zrobicie. Natomiast, słuchajcie, mam dla Was też ostatnie moje płatne szkolenie, które też wystawiłem w bardzo promocyjnej cenie, ponieważ strona dopiero powstała, rozkręca się i zaczyna działać, mianowicie. Coś, na co zazwyczaj nie zwracamy uwagę, mianowicie chciałbym Was zaprosić do tego, żeby z uczniami w ostatnim tygodniu, ale też ze sobą, wiem, że jesteśmy zmęczeni, ale to jest ważne, dokonać fajnej ewaluacji. Zazwyczaj my ją robimy tak, jak robimy, natomiast ja podczas godzinnego, to nie będzie długi webinar godzinnego webinaru chciałem Wam pokazać pięć narzędzi i pięć technik ewaluacji dla uczniów i nauczycieli. I to szkolenie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 20. Nawet jeżeli ktoś nie będzie w stanie być na tym szkoleniu, to zachęcam do jego zakupu, bo dostaniecie ode mnie nagrania na zawsze. I ono kosztuje też 29 zł, więc słuchajcie, po prostu Dzień Dziecka w Czas na Progres jest w pełnej parze. Natomiast chciałbym Wam pokazać jeszcze na koniec, jeżeli pozwolicie, tak jak obiecałem, co w ramach dzisiejszego szkolenia, jeżeli zamówicie je za 19 zł, oprócz nagrania i certyfikatu z tego dzisiejszego szkolenia dostaniecie, ponieważ przygotowałem mnóstwo ciekawych szablonów. Które wam teraz pokażę, i włożyłem trochę wysiłku w to, żeby nie, jak mówi się mówi, nie zżynać z różnych miejsc, w których nie powinno się, jednak łamiąc prawa autorskie, to robić, tylko po prostu zrobiłem to w taki sposób, że sam to zaprojektowałem. I zobaczcie, tutaj otrzymacie dostęp do mojego dysku. Jeżeli zakupicie za 19 zł, to dzisiejsze szkolenie, i chciałbym wam pokazać, co tutaj dostaniecie. Słuchajcie, mnóstwo szablonów uniwersalnych do Labooków z różnymi uniwersalnymi wzorami, które dzieciaki mogą wykorzystać do wszelakich właśnie rzeczy. Patrzcie, ja to troszkę. Pomniejsze, żeby to było widać. Mam nadzieję, że to będzie teraz widać. O, ja, o tak, chyba będzie e, łatwiej. Jest ich właściwie 20, e, począwszy od różnego rodzaju pudełek, przez kopertki, e, przez kwiatki, które tutaj są gotowe. Taki trójkąt, który można złożyć, uniwersalny. I to jest wszystko już w PDF-ie przygotowane. Harmonika, słuchajcie. Kopertka, do której można włożyć i gotowa do wydrukowania, jak najbardziej tak, można to mieć ze sobą. Dalej, żeby tego było mało, harmonika taka od góry do dołu, też jak najbardziej tak. I zobaczcie, jeszcze tutaj są kwiatki, kopertki mocy, i te szablony są specjalne, uniwersalne. O harmonika taka rozkładana, zobaczcie którą można sobie wyciąć i w tych labbookach wykorzystać. Takie cosik, więc się dzieje, więc się dzieje. Tych szablonów, które przygotowałem do Labuków jest ponad 20. One są uniwersalne. To jest świetne, jeżeli chodzi o taki szablon strzałkowy i można to też wykorzystać. I jeszcze, żeby tego było mało, mój ulubiony szablon, który Wam pokażę zaraz tutaj na końcu. Nie tylko kwiatki, bo kwiatki też są, o, właśnie, ale moje, mój ulubiony szablon, który jest rewelacyjny i to też dostaniecie. Mianowicie, popatrzcie, szablony z kategoriami oraz, uwaga, prezenciki, które się rozkładają w ramach takiej harmoniki i można je ze sobą złączyć. I dodatkowo jeszcze mój ulubiony, mianowicie aparat. Aparat jest depeściacki i aparat także dostaniecie w tych szablonach, które się znajdą właśnie w tym zestawie, notabene za 19 zł, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście wspali moją działalność i gdzieś tam zainwestowali. Mam nadzieję, że to, co przygotowałem dzisiaj, Wam się podobało i że zostaniecie z tym i będziecie z tego korzystać, bo o to mi przede wszystkim chodzi, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żeby to zrobić. I o tutaj właśnie jest aparat, który też dostaniecie. Popatrzcie. To jest rewalka. Ten aparat. Ja to powiększę specjalnie, jak to się robi. Dziecko przylepia aparat, tak. I kliszę z rysunkami albo z jakimiś obrazkami, przepuszcza przez środek tego aparatu, tak? I to jest fantastyczna rzecz, którą właśnie też wam podaruję w ramach tego dzisiejszego szkolenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będzie inspirująco jeszcze nie raz. Jeżeli nie, znacie, jeżeli nie znacie mojej grupy, Progresownia, Czas na Progres, zajrzyjcie do niej. Jestem na Facebooku. Jestem na Facebooku Progresownia, Czas na Progres to moje miejsce, grupa dla nauczycieli, która już liczy 16 tysięcy osób. A ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, za wszystkie zwrotki. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych pomysłów. I wrzucam jeszcze na koniec ten link z szablonami. Zajrzyjcie także, proszę, na stronę czasnaprogres.com.pl i zobaczcie, jakie szkolenia dla Was, właśnie w sklepie wystawiłem, za maksymalnie 29 zł. Na przykład, jeżeli nie znacie Nirpoda, to od A do Z można ze mną Nirpoda poznać. Dowiedzcie się, wystawiłem ich celowo niedużo, bo to są moje topowe szkolenia po połowie ceny albo nawet mniej niż połowa. Jeżeli nie robiliście nigdy gry terenowej, to ze mną nauczycie się robić grę terenową wykorzystującą szyfry, kody QR, karty mocy. Więc zachęcam was serdecznie do tego, żeby odwiedzić moją stronę www.czasnaprogres.com.pl i bardzo serdecznie wam dziękuję za to szkolenie. Mam nadzieję, że macie energię, dajcie znać. A teraz wszyscy, jeżeli chcecie mi pomóc, to dajcie miny, które się złoszczą, dlatego że nie wiedziałem, że to tak jest, oświecił mnie kolega, że po prostu na Facebooku to działa w ten sposób, że podnosi transmisję. Jeżeli są miny, które się złoszczą, to podnosi to transmisję. Więc słuchajcie, wszystkie buźki złoszczące się, jak się pojawią, to znaczy, że mi się po prostu podniesie transmisja. Nie że super, tylko właśnie złość złość. Złość i jeszcze raz złość. Będziemy na dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że trochę mocy Wam dałem. Bardzo chciałem to zrobić pod koniec tego roku i mam nadzieję, że będziemy się widzieć też w przyszłym roku. Ja w tym roku zapraszam Was tylko na to szkolenie o ewaluacji. Już nic płatnego w tym roku robić nie będę, dlatego że ten rok po prostu nas wszystkich przejechał i trzeba odpocząć, trzeba się naenergetyzować, trzeba w jakiś sposób zaczerpnąć świeżego powietrza. Do tego też Was bardzo mocno zachęcam i dziękuję wam serdecznie za to, że byliście, za to, że byliście w, ze mną w progresowni, w czas na progres i polecam wam serdecznie moją działalność. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na niejednym szkoleniu, a teraz co? Myślcie jak wykorzystacie to, co dzisiaj się podziało na jutrzejszych zajęciach z okazji Dnia Dziecka, ale też Dni Rodziny czy czegoś innego, co planujecie w szkole oraz myślcie proszę, co zrobicie z dzieciakami na koniec tego roku szkolnego. Ja serdecznie Wam dziękuję i dziękuję Wam też za Wasze, za wasze serducho, dlatego że jesteście dla mnie wielką inspiracją i jeszcze mi się chce także dzięki Wam i dzięki tej wspaniałej atmosferze na szkoleniach, której doświadczam nieraz, więc tym akcentem żegnam się w tym roku szkolnym. Widzę się z niektórymi na szkoleniu z pięciu technik i metod ewaluacji 9 czerwca. I zachęcam Was do kupienia tego zestawu za 19 zł i do wielu darmowych aktywności, które jeszcze przydamy w przyszłym roku szkolnym w Progresowni Czas na Progres. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. I życzę Wam wszystkiego dobrego w te ostatnie tygodnie. Dojedźmy do końca z entuzjazmem, potem się z nas wyleje, ale niech dzieci zostaną z naszym entuzjazmem, z ciepłem i z tym, co im chcemy dać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce.